Witam Państwa. Nazywam się Andrzej Wójtowicz i od kilkunastu lat prowadzę wykłady z podstaw finansów i bankowości. Dzisiejszy podcast jest pierwszym z całego cyklu poświęconego tej tematyce. Jak łatwo można się domyśleć, bezpośrednim powodem dzisiejszej prezentacji są prewencyjne działania przeciwko rozszerzaniu się koronawirusa, który tak bardzo dotknął życie akademickie w naszym kraju. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nawet najlepsze multimedialne prezentacje nie zastąpią bezpośredniego kontaktu wykładowcy ze słuchaczami, którzy mogą zadawać pytania albo prosić o dodatkowe wyjaśnienia. Dlatego będę zobowiązany za ewentualne uwagi i komentarze, które w miarę możliwości postaram się uwzględnić przy nagrywaniu następnych podcastów. Dzisiejsze spotkanie chciałbym rozpocząć od prezentacji tego obrazu słynnego holenderskiego malarza zatytułowanego Bankier z żoną. Jak widać, żona bankiera raczej jest zainteresowana przeliczaniem złotych monet niż czytaniem modlitewnika, co ma wskazywać, że wielokrotnie jesteśmy zafascynowani dobrami materialnymi, a zgodnie z tezą postawioną przez świętego Mateusza, korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Ta chciwość pieniędzy często prowadzi do nieracjonalnych działań, które w efekcie kończą się dramatami, ogromnymi stratami finansowymi i rozpaczą wielu osób. Niestety głównym powodem tego kryzysu jest fakt, że większość zwykłych ludzi nie bardzo stara się zrozumieć, na czym polegają zjawiska finansowe, jakie rządzą mechanizmy w świecie finansów. Raczej ich zachowania określilibyśmy mianem behawioralnych, inaczej mówiąc, są to zachowania stadne. Wszyscy są zafascynowani sukcesami pojedynczych osób i wydaje im się, że są mądrzejsi, sprytniejsi od pozostałych, co prowadzi do wielu nieracjonalnych decyzji. Chciałbym zakończyć ten wstęp cytatem mojego ulubionego pisarza Gregory Millmana, który napisał książkę Czas spekulacji, jak zbuntowani handlarze walutą obalili centralne banki świata. I stwierdził między innymi, że w nie tak bardzo odległej przeszłości ekonomiści wierzyli, że kraj, w którym producenci pracują wydajnie i kompetentnie, zaś rząd zarządza finansami w sposób rozsądny, teoretycznie może oczekiwać, iż jego waluta będzie stabilna. Jednakże dzisiaj nie ma znaczenia, jak wydajni i kompetentni są wytwórcy w tym kraju, przynajmniej w sensie krótkookresowym. Maklerzy ustalają wartość walut w ramach przetargu, ponieważ zaś kursy walut określają ceny, po których producenci będą sprzedawali swe wyroby na rynkach dewizowych, maklerzy walutowi mogą w sposób pośredni ustalić, czy robotnicy w Stanach Zjednoczonych, Japonii czy Niemczech będą produkować samochody, czy też będą bezrobotni. Otóż celem tego i następnych podcastów będzie przekonanie Państwa, że badanie i pogłębianie naszej wiedzy w zakresie finansów może nas uchronić przed różnego rodzaju pułapkami zastawionymi przez sprytniejszych i bogatszych od nas ludzi. Nie będę Państwa uczył, jak robić majątek, zgodnie z zasadą, że gdybym potrafił to robić, to dzisiaj nie przygotowywałbym podcastu, tylko cieszył się swoimi finansowymi zasobami. Natomiast będę się raczej starał pokazać różnego rodzaju pułapki, które przed Państwem czekają i będziemy raczej nastawieni nad minimalizacją strat niż maksymalizacją zysku. Myślę, że to jest i tak bardzo pożyteczne i ciekawe zajęcie, które może w przyszłości przynieść nam wiele korzyści.